Čema, vítam vás v kolejnom odčinku Retro Vader. Dzisiaj vám poviem takú krótką historijkę o tym, jak kupiłem sobie w prezencie, znaczy to kupiłem w sumie swojemu synowi w prezencie Game Boya Advance. Nigdy wcześniej Game Boya Advance nie miałem. Po krótkim researchu, po kupnie, o którym zaraz opowiem, okazało się, że w momencie, kiedy Game Boy Advance był wydawany, powiedzmy, ja siedziałem w wojsku, ucząc się, jak torturować, prześladywać i mordować ludzi, których nie lubię. Oczywiście potem, wychodząc z wojska i dołączając inne służby mundurowe, całkiem innymi rzeczami się enjoyowałem niż grami, więc dlatego też jakoś przeoczyłem tą premierę Game Boya. A teraz, mieszkając za granicą, mogę sobie pozwolić na pewne wycieczki w dzieciństwa i uzupełnienie pewnych rzeczy, których nie miałem, a chciałem mieć. Stąd też właśnie ten Game Boy Advance. Znalazłem na necie panią, która sprzedawała go za naprawdę śmieszne pieniądze, więc postanowiłem sobie zrobić prezent i myślałem, że będę robił też prezent mojemu synkowi, który na pewno by się z tego ucieszył, bo uwielbia Mario, a ona też sprzedawała Mario Kart, posiadając oryginalne pudełko tej gry, co mnie w ogóle wprawiło w szok, bo jest oczywiście mint condition, więc stwierdziłem, że kupię to i dam Tinciowi na Dzień Dziecka. Przyjechałem do domu, podjaramy jak dziecko na święta, oczywiście. Fajna torba, dwie gry od razu w komplecie, za cenę, która była o wiele niższa niż na eBayu. Mario Kart, Super Circuit. Pokażę może potem z innej kamery, bo nie wiem, czy to do końca widać. Bomberman. No i Game Boy w świetnej kondycji. Boże, sorry, ale po prostu miesza mi się angielski z polskim. Mint condition, w nienagannym stanie. Włożyłem baterię, włożyłem grę, odpaliłem i mówię tak: what the fuck? Nie wiedziałem o tym, że Game Boy Advance był chyba ostatnią taką pocket console, która nie miała tak zwanego backlightu, czyli ekran jest niepodświetlany. Spróbuję to pokazać, jak mi to pokażę z innego kąta. Czyli wygląda tak jak teraz. Nie ma żadnego podświetlania ekranu, więc jest dość ciemne. Musicie grać w jasnym słońcu, w jasnym świetle, użyć jakiejś lampki, żeby to może było w ogóle jakoś ogarniać logicznie. Okazuje się, że można gdzieś kupić lampkę do tego lub jakoś tam sobie zupgrade'ować to na własny sposób, żeby mieć ten backlight i ekran podświetlony, o czym nie wiedziałem niestety. Więc z przykrością muszę stwierdzić, że tego Game Boya będę musiał sobie zatrzymać i grać, nie wiem, w pełnym słońcu albo używając lampki. A mojemu synkowi z przykrością stwierdzę, że muszę kupić Nintendo Switch, który też będę używał. A szkoda, bo jest, mówię, jest świetnie zachowany. Zero zniszczeń, zero zadrapań. Jak jej się udało przez 20 lat takie coś trzymać? Nie wiem. A kupiłem, bo też mam kupę gier na Advance'a. Jakiś czas temu kupiłem sobie retro konsolę, która ma możliwość odtwarzania różnych gier z różnego typu konsol. Z naszego, powiedzmy, Pegasusa, z Nintendo, Super Nintendo, z Sega bodajże i tak dalej. Zrobię o tym osobny odcinek. No i niestety właśnie moje rozczarowanie było wielkie. Na początku myślałem, że ta pani mnie wystawiła, no ale okazało się, że po prostu to była ostatnia konsola, mini konsola wydana w taki sposób, bez backlightu. Następna była Game Boy Advance SP i on już miał to podświetlenie. Są domowe sposoby na to, żeby ekran rozjaśnić, podświetlić, ale ja tego chyba nie będę robił. Zachował sobie taki eksponat na mojej półce, może raz na jakiś czas pogram, ale wygląda na to, że nie będziemy sobie grali to z moimi synami, bo po prostu jest za ciemny ekran. To taka mała nowinka, może wam się przyda, może ktoś z was planował kupno i się nie dowiadywał, że to tak wygląda. To żebyście nie byli zdziwieni tak jak ja, nie ma podświetlenia ekranu, trzeba to sobie ogarniać samemu. No więc te wszystkie gry, które mam, będą musiały poczekać na jakiś lepszy czas lub może spróbuję sobie zagrywać ten ekran, zobaczymy. Tak czy owak, krótkie wideo, bo za chwileczkę moja rodzina wraca do domu i będę miał tu dzieciaczki, więc muszę wracać do zajęć jako tatuś. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, naciśnijcie subskrybe, dzwoneczek, zostańcie ze mną, pomóżcie mi się rozwijać, trochę wolniej, bo mam teraz dzieci na chacie, więc to będzie szło wolniej, ale jesteśmy w kontakcie. Live long and prosper!